motocyklem do Szkocji i na wyspę Skye. Część druga, wyspa Skye. Dzień dobry, cześć i czołem. Z tej strony wujek Długa Broda. Rozpoczynamy kolejny dzień naszej motocyklowej wyprawy do Szkocji. Pomiędzy urokliwymi miasteczkami, wspaniałymi pejzażami i widokami postanowiliśmy utknąć w korku. Żarty na bok, to była tylko przebudowa drogi, a w tej chwili, jesteśmy tuż przy zamku Aileen Donan Castle i jest to praktycznie tuż przy wjeździe na wyspę Skye i przy tak zwanym Skybridge, czyli moście na wyspę Skye. Zamek już macie tutaj na widoku, także za chwilę sobie do niego zjedziemy, no i zobaczymy, co jest grane. A tu mapka poglądowa, gdzie właśnie się znajdujemy. No, zameczek naprawdę niezły, trochę dużo samochodów, no i ci turyści, zwłaszcza ci z Polski, jacyś tacy, no nie wiem. Ale postanowiliśmy zajechać na ten zamek nieco później, kiedy będzie, no właśnie, kiedy będzie co? Ha! Zachód słońca, dlatego że w tej chwili jedziemy na objazd wyspy Skye, ale potem wracamy dokładnie do tego samego miejsca noclegowego, dlatego że ten domek, który wynajęliśmy, mamy na 2 dni. Zatem nic dodać, nic ująć, tylko do dzieła. No i dojechaliśmy na wyspę Skye, zatem można wracać. A nie, czekaj, jeszcze zrobimy małe podsumowanie. Jak jest? Płosko. Płosko, jak nie trzosko. Kasiu? Mi się podoba. Bardzo dobrze. Się do Szkocji. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Oszukali mnie. Żona? Ma? Baby. Też tak uważam. No to co, wracamy? No chyba nie. Plany co do tej wyspy mamy dość rozległe. W zasadzie na cały dzień. Ciekawe tylko, czy i to wystarczy. Na razie kierujemy się wzdłuż wybrzeża, na północ wyspy i tam mamy kilka kluczowych punktów na mapie. Ale jakich, to zobaczycie za chwilę. A tymczasem opuszczamy tereny gęściej zaludnione i mamy przed sobą troszeczkę dziczy. Czyli to, co lubimy najbardziej. W międzyczasie, moi kochani, powiem wam tak, jest tu po prostu przepięknie. Słowa nie są w stanie oddać tego, co widzieliśmy na żywo, chociaż starałem się, no zobaczcie. Wyszło całkiem znośnie, ale tak naprawdę było jeszcze lepiej na żywo. Zresztą, jak zawsze. Jedzie się rewelacyjnie, ale tak naprawdę chce się też stawać co chwilę, żeby pstryknąć jakieś zdjęcia. Albo coś sfilmować, jak w przypadku co po niektórych. No to do roboty, żeby nakarmić media społecznościowe, he? Po prostu idylla. Ale idylla idyllą, a pora jechać, bo droga wzywa. Muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Asfalt w tym miejscu jest fenomenalny. Widoki nie będę nawet komentował. Także mieliśmy tam całą masę frajdy. A zresztą chyba widać.
Czy wspominałem o tym, że jest tak pięknie, że chce się co chwilę zatrzymywać? No więc się zatrzymaliśmy. Tylko ten van Openreach tu nie pasuje. A może zakładają tu komuś internet, kto wie? Tak czy inaczej, zrobiliśmy kilka pamiątkowych fotek. No i zwiedziliśmy okolice. Znaczy Darek wskoczył do lasu, a w lesie... No dobra, ale zwłoki zwłokami, nie kłóćmy się, kto kogo zabił. Pora w drogę, bo jeszcze nie byliśmy w żadnym punkcie, który sobie wyznaczyliśmy. No ale cóż, w końcu jesteśmy na urlopie. Tu przez moment wpadliśmy na jakąś drogę z dziurami, ale uwierzcie, to był tylko okres przejściowy. Jakieś 3-4 kilometry, a potem trzeba było zrobić jedną rzecz. Zrobić postój, bo takie widoki się same nie sfotografują. No cóż, urlop do czegoś zobowiązuje, ale postanowiliśmy się przestawić z tymi motorami, bo to miejsce było lepsze niż poprzednie. Ale to zatrzymywanie to był głównie pomysł mój i Darka. A Łukasz był trochę wściekły. Albo przysypiał. Cholera go wie. No ale cóż, dla takich ujęć, no sami powiedzcie. Patrząc na te skały, rozważaliśmy z Darkiem, żeby się zatrzymać po raz kolejny. Ale mieliśmy za dużo frajdy na motocyklach. Zatem tym razem Łukasz miał szczęście. Ale chwila, widzicie to coś? Punkt widokowy. Aha. No tak. Ale tym razem, wiecie co, naprawdę było warto się zatrzymać. Zresztą ten punkt tak po prawdzie mieliśmy akurat w planach. No tak, bardzo dobrze, 3+. No niestety, nie mieliśmy szczęścia, dlatego że przez długo nie padało, no i wodospad Lilt Falls, na którym właśnie stanęliśmy, nie był aż tak okazały, jakby mógł być. No ale mniejsza. Lepiej to, niż miałoby padać. No a poza tym właśnie kierujemy się do jeszcze lepszego miejsca. Do punktu, kluczowego punktu na wyspie Skye, czyli do miejsca nazywanego Kerang. Ale wiecie co? Zanim tam dotrzemy, no nie mogło być inaczej. Musieliśmy zrobić co? Prawdopodobnie zgadliście. Ale tym razem mieliśmy ku temu ważny powód. Oczywiście niestety na Kerang nie mieliśmy ani czasu, ani siły, ani nawet ochoty wchodzić, więc zatrzymaliśmy się, żeby co nieco sfilmować z drona. Ale zamiast filmować znany szczyt na wyspie, Łukasz filmował jakieś zwierzątka domowe, które okazały się być niezbyt zadowolone z naszej obecności, a już na pewno z obecności drona. No dobra, ale tak po prawdzie to nie było widać tej znanej, słynnej iglicy Kerang, którą liczyliśmy, że będzie stąd widać, więc jedziemy do właściwego punktu widokowego, który jest na górze. I może stamtąd będzie.
Chciałem też zaznaczyć, że to była nasza pierwsza wyprawa z dronem, więc opcji śledzenia w dronie nie mieliśmy opanowanej jeszcze do perfekcji. No tudzież w ogóle nie mieliśmy opanowanej. No i wjechali. A co stąd widać? Ano wjeżdżającego Łukasza, który jeszcze zbierał drona. Ale słynnej skalnej iglicy nie było widać, więc postanowiliśmy zjechać z powrotem. No cóż, nie można mieć wszystkiego, zwłaszcza jak ktoś jest tak leniwy, że nie chce mu się wejść na górę. Ale nieważne, bo widoki i tak są zachwycające. No dobra, moi mili, w tym momencie już zjeżdżamy tutaj z tej górki. Do tego miejsca, do tego punktu widokowego u góry mieliśmy 100 km raptem, ale zostały nam jeszcze dwa bardzo solidne punkty do odwiedzenia, przy czym jeden leży prawie przy drodze, a drugi nie do końca. No i żeby zobaczyć ten drugi, musimy zrobić ponad 130 km jeszcze, a przy obecnym tempie podróży, no słuchajcie, no nie idzie nam to najlepiej. No jest tyle po prostu ciekawych punktów, żeby stanąć i zrobić zdjęcie, że no nie da się. Teraz mamy dość krótki dystans do pokonania i jedziemy do wodospadu o nazwie Kiltrock, jeden z bardziej znanych, charakterystycznych punktów na wyspie Skye. Zatem w drogę! Ale wiecie co? Ta wyspa jest tak piękna, że cieszę się, że jadę tą samą drogą ponownie, ale w przeciwnym kierunku. No ale dojechaliśmy, no i tu znowu zobaczycie ten sam problem, jak przy poprzednim wodospadzie. Nie padało, więc nie ma jakiejś niesamowitej ilości wody. A szkoda, bo tutaj ten wodospad naprawdę czasami potrafi wyglądać niesamowicie. Czy ja właśnie powiedziałem, że szkoda, że nie padało? Chyba mnie trochę poniosło. Okej, ruszamy w drogę, bo z wodospadu Kiltrock do kolejnego punktu, którym zamierzamy się zatrzymać, jest znów 100 km. A jeszcze do tego zamierzamy coś zjeść po drodze, więc trochę nam się czas zaczyna kurczyć. Na szczęście zatrzymaliśmy się już prawie wszędzie na tej trasie, więc chyba po raz kolejny się już nie da. Nie, ja się nie zatrzymuję, ja tylko dałem im przejechać, żeby potem móc ich wyprzedzić. Czy to ma sens? Dla mnie miało. W tym momencie muszę przyznać, że widoki na morze w tą stronę są lepsze. Przez chwilę rozważaliśmy powrót inną trasą, ale chyba dobrze, że wybraliśmy właśnie tą jeszcze raz. Aż głupio jechać szybko. Ale co tam, nie będę się wlókł za jakąś BMW-ką po zakrętach, prawda? Ewentualnie można by stwierdzić, że korzystam z faktu nieposiadania pasażera po tych zakrętach. Tak czy inaczej, jechało się rewelacyjnie. Im chyba też. Let me be the one to tell the devil there's no reason to go on.
naprawdę wyśmienita trasa. No i do tego wszystkiego rewelacyjna pogoda, nie dość, że słonecznie, to mieliśmy jakieś 15 stopni, czyli miód z malinkami, jak na kwiecień w Szkocji oczywiście. Tu mnie najwyraźniej znowu poniosło po zakrętach, bo musiałem zwolnić i czekałem na nich, aż mnie dogonią. I to jest fantastyczny moment, żeby zakończyć ten odcinek, bo już mamy 16 minut filmu. Czyli sporo za dużo. Zatem, co będzie dalej, dowiecie się w kolejnym epizodzie, na który Was oczywiście serdecznie zapraszam. A żeby go nie przegapić, nie zapomnijcie o subskrypcji. Cześć i do zobaczenia.